czuła się usatysfakcjonowana, czuła się dumna i cały czas mówiła i powtarzała do końca swoich dni. Ależ ja nic takiego nie zrobiłam, proszę nie nazywać mnie bohaterką. Żałuję, że nie zrobiłam więcej. Mam przyjaciół, już własnych i tak jak moja mama. Nie dzielę ludzi ze względu na pochodzenie, religię, tylko są to ludzie dobrzy albo źli, głupi albo mądrzy. Zawsze była w opozycji do istniejącego systemu. Była niewygodnym świadkiem historii. Po wojnie chodziła z wyrokiem śmierci. W czasie wojny chodziła z wyrokiem śmierci. Zawsze była w kontrze. Robiła całe życie to, co robić należało. Przyczyniła się do uratowania bardzo wielu istnień ludzkich, bardzo wielu dzieci pochodzenia żydowskiego. Kiedy się o tym dowiedziałam, dowiedziałam się stosunkowo późno. Czynienie dobra, ratowanie dzieci żydowskich w tym wypadku, nie było tematem rozmów w moim domu, który pamiętam, w domu mego dzieciństwa. Przychodzili różni ludzie, potem się zorientowałam, że były to ludzie, którzy przeżyli getto, przeżyli II wojnę światową i po prostu przychodzili do mojej mamy, żeby dowiedzieć się o losie swoich bliskich. Ale to dotarło do mnie bardzo, bardzo późno, mimo że pamiętam tych ludzi, którzy przychodzili. Tak naprawdę mama zaczęła o tym mówić w momencie, kiedy dowiedziała się, że dostała Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Czyli w roku 1965. I jak moja mama dowiedziała się dokładnie, co się dzieje, tak jak leżała przez ostatnie dni, no bo miała leżeć, miała wypoczywać, miała odpoczywać. Wstała z łóżka, podeszła do telefonu, zadzwoniła do jednej ze swoich łączniczek z czasów II wojny światowej, do pani Jagi Piotrowskiej. Powiedziała: Jaga, biją Żydów, zakładamy nową żegotę. Tak jak wstała wtedy z tego łóżka, tak lepiej lub gorzej chodziła do ostatnich dni swego życia.
każdej szkole, w której jestem, przypominam dzieciom i młodzieży, że szkoła przyjęła imię Ireny Sendlerowej i przyjęła również imię wszystkich tych, którzy z nią współpracowali. Statystyki mówią, że do uratowania jednego Żyda musiało przyczynić się co najmniej 10 osób.